punktowa. Numer czwarty to Simon Amann, najstarszy uczestnik tych zawodów. W czerwcu tego roku skończył 40 lat. Coraz śmielej mówi, że ten sezon olimpijski będzie już jego ostatnim w karierze. Zobaczymy. Na razie cieszy zaprezentował się w prologu, w którym był trzeci. No i teraz także ładny skok Simona Ammana. Miał też trochę problemów tutaj podczas lądowania. Simon Ammann, który wygrywał konkurs letniego cyklu w 2009 roku właśnie w Kurszewie. Teraz jego odległość to 133 metry, a zatem 4 metry dalej od prowadzącego Stefana Krafta. Wiatry pod narty 1,4 metra na sekundę. 12 platforma startowa. Widzimy, że złapał to noszenie, że go tutaj poniosło. No, ale ląduje jeszcze 2 metry przed rozmiarem tej skoczni, a zatem chyba nie będzie powodu, aby sędziowie musieli korygować rozbieg. 17 ponad punktów odjętych za wiatr, niskie noty za styl. No i to powoduje. Widzimy numer 4. Skakał tutaj bardzo wcześnie w pierwszej serii, ale to był piękny skok, najdłuższy w pierwszej części konkursu. 133 metry. Czy zdoła to powtórzyć? Czy obroni dzisiaj Simon Ammann miejsce na podium? Już wzbił się weteran w powietrze. Dobra prędkość przy tym niższym najeździe. Oj, ładny daleki skok. Trochę problemów przy lądowaniu. Nie było tutaj telemarku, ale Simiego Ammanna tutaj poniosło. Widać, że jest w dobrej formie. Nie oglądaliśmy go w Wiśle. On 15-krotnie w swojej bogatej karierze stał na podium w zawodach letniego Grand Prix. 6-krotnie wygrywał. Wygrał cały cykl w roku 2009. A teraz skacze 133 metry, a zatem dokładnie tyle samo, co w pierwszej części konkursu. Widzimy to lądowanie tutaj dalekie od ideału, 16 punktów, ale odległością sporo nadrobił, plus punkty za obniżony rozbieg. Jaka będzie łączna nota Szwajcara? Czy obejmie prowadzenie, czy wyprzedzi Gregora Deschwandena? Nie, przegrywa ze swoim kolegą z reprezentacji o punkty 30. Ale pozostał już tylko Stefan Krafta. To oznacza, że Simon Ammann powraca na podium w zawodach najwyższej rangi.